Witam wszystkich, z tej strony Brzyszajan Lemur w kolejnym odcinku gry komunistyczną polską w Hearts of Iron 4. Kolejny odcinek walki z Rosją. Już Moskwa podbita, na dwa odcinki temu. I zgarniamy w tej chwili pewnie jakąś tam ma nazwę Murmańsk, okej. Okay. Staram się podbić jeszcze miasta jakieś, jeśli mają, żeby Rosja się już poddała. Muszę podbić w sumie 2% ich punktu zwycięstwa. Aktualnie ich stolica znajduje się we Władywostoku. Władywostok sam jest wart ile? 15 punktów. Ale po drodze mam jeszcze jakieś tutaj miasteczka. Tutaj było to 5-punktowe. To jest kolejne 5-punktowe, które a propos dałoby się podbić. Okay. Tutaj jeszcze coś mają, tutaj też kolejne 5 punktów. Myślę, że w tym odcinku Rosja się już podda. O, jeszcze tu jest Kijów. Nie, Krasnodar, Kijów był tam, jedź. Dobry jestem z geografii, już parę razy o tym mówiłem. Tu jeszcze jakieś miasteczko, już co prawda tylko jedno punktowe, ale... Braku laku. Już tylko 1% został. ...99, więc teraz już niecały procent na pewno. Nawet kilka zwykłych prowincji bez jakiegoś miasta powinno starczyć, żeby się poddali. To chyba teraz. Okej, poddali się. No! Nie ma za bardzo. Tutaj coś jest. Okej. No. Teraz tak, tutaj jest 254 dywizje, to zdecydowanie za dużo. Tą linię frontu mogę zrobić, 78 dywizji. A więcej może. Dobra. I mam teraz jakieś linie frontu w ogóle. Walczę z Kominternem, więc tutaj jeszcze. Tutaj i tam. Dobra. Jeszcze tutaj. Okej. Okay. Czyli to, czym na pewno trzeba się będzie zająć. Może nie będę robił takiego. Ono tylko zrobię w ten sposób. Tutaj coś. Dobra. I teraz wszystko to. Poza armią policyjną, tutaj. Ile tu jest jeszcze dywizji? 130. Dobra, odznaczmy te, które już są na granicy. I zostawia to ile? Jeszcze 90. Więc... Połowa z tego idzie tu. A połowa z tego, co poszła tam. A dobra, na razie niech będzie tak. O! Teraz to, że moja flota tu jest, ma jakiś sens. W sumie przy okazji, jak już to ma sens. Patrolowanie. Patrolowanie. Teraz wcisnąłem. Nie zareagowało. I żeby odciąć Japonię. Prawda, stąd jeszcze coś musimy robić, ale mało to prawdopodobne. No i stąd. Wielka Brytania chce wysłać 4 wizje. Kolejne ulepszenie dla czołgów, jak najbardziej poproszę. Teraz trochę zajmie, zanim armia się poprzemieszcza.
teraz bez Rosji już te, tutaj większość dywizji zniknęła po prostu. Już się zmniejszył deficyt wyposażenia piechoty. Artylerii chyba nie. Dział przeciwpancernych na pewno by było minus 10 tysięcy. No i nadganiamy powoli te nowe czołgi. Których a propos mógłbym w teorii zrobić nowy wariant, tylko czy silnik jest sens ulepszać, skoro i tak są z piechotą, więc jakakolwiek prędkość powyżej 4 jest bez sensu. Bez sensu, no. Niepotrzebne punkty bym tam po prostu dawał. Czy coś innego byłoby wartego ulepszenia poza czołgami? Nie mam żadnego moda, który daje możliwość ulepszania innego wyposażenia. Czemu tutaj jest drugi tier artylerii, a nie trzeci? O! Mogę zmienić eksporty. Dobra. Teraz anuluję wszystkie importy. Brakuje tylko chromu. Elegancko. Nawet nie muszę budować. Chociaż niech już zostaną te, co się zaczęły. Ale kolejne mogę anulować. A zamiast tego budować fabryki wojskowe, doki, może doki. Tym, co już zaaneksowałem, na razie tylko. Trochę ich będzie. Nie chcę mi się przeglądać właściwie całej tej listy napraw, więc tak tylko na szybko, czy są jakieś fabryki ważne. Cywilne albo wojskowe. Dobra. Czego mi tam jeszcze brakuje? Gumy jeszcze brakuje. O. Okay. Dana bitwa. O, ja to tam straciłem ile? 11 małych stateczków. No oni. Jakiś tam, jak Battle Cruiser to co było? To nie był pancernik. Krążownik wojenny chyba po prostu. Mieli przesłać 4. To jest pan Battleship, to pancernik. Sporo niszczycieli. Ciężkich krążowników, lekkich krążowników i łodzi podwodnych. No. Nieźle. To jeżeli chodzi o morze, to już mam tutaj zdominowane. Soviet State of Shanks. Guatemala dołączyła do aliantów. O, czy... o, tu jeszcze jest coś w Kominternu. A, bo Holandia jest w tym. Zrobi się tu plan jakiś. No. Staram się ograniczyć wybieranie takich licznych armii, bo wtedy to laguje. Lepiej wybrać kilka dywizji. Wtedy nadal mogę rozkazy dawać takie tam. Czy Tybet jest wrogiem? Nie. Zróbmy tak. Nie ustawię ofensywne po prostu i wykonuj wszystko w sumie. Mam taką przewagę nad nimi. Co tam teraz? Japonia ma 20 fabryk, dywizji. Ja mam 460. Co prawda 100 z tego to jest 120, to jest policja.
ale Turcja się poddała. Teraz trzeba to posprzątać. Okej. Tędy. Ktoś tam idzie, okej. Ty pójdź tam. Proszę, tędy. Tędy, tędy. I wy tędy. Jeszcze tutaj coś, nie? A jeszcze tam. Nie lubię właśnie takiego uprzątania. Jak się jakieś państwo podda, ale połowę frakcji, więc i tam są jednostki innych państw tej frakcji i trzeba to właśnie tak ogarniać. Hej, tutaj to będzie wszystko. Czy ktoś się zajmuje tym? Tak, ktoś się zajmuje tym. Tak, aczkolwiek czemu tutaj idzie? Okej. Zajmują. Czy zajmują tym? Czy się zajmują tym? Jak tutaj sytuacja z zapasami? O, ujdzie. Mogę dobudować tutaj trochę infrastrukturę. Zobaczmy. Czy tak. A. Robić na niebiesko, jak się i do maksa chyba. I tu jest 3x10, wciskam z shiftem, idzie do maxa, i tu jest na niebieska, tu nie. Okej, okay, nie wiem, nie ogarniam. Może, nie no, też nie jest pewne. Może jak coś, tutaj może coś jest zniszczonego i po prostu nie liczy się jako 3, tylko 2 infrastruktury na przykład w tej chwili. Okej, okay, tutaj to już wszystko. Tutaj została mała grecka wyspa, ale to raczej się nie muszę tym przejmować. Teraz wszystkie jednostki będą tutaj? Nie. Gdzie się przypisują pozostałe? Gdzie wy idziecie? A, jeszcze tam. Okej, okay, dobra. No, także Polska Republika Ludowa się trochę rozrosła. Jak się poddało, tutaj jakieś... Polia też już. Tak samo doktryny. No, jeszcze tutaj panowie, on jest potrzebny.
Proszę tu. Tutaj jakaś aktywna. Tam już jest. Tu. Tu. Reon też. Dobra. Te plany proszę, proszę wykonywać. Przydałoby się tam trochę więcej jednostek chyba. Większa prędkość. Teraz czekamy, aż się ogarnie. Jak tam fabryki 450. No nie, nie, no znowu. Oh, dosyć szybko poszło. Teraz nie wiem czemu. Black był, ok. Tymi inżynierami to jest tak, że oni dodają tylko okopanie się. Tylko 2 punkty maksymalne, więc dodaję o 4% maksymalnie obrony dla dywizji, która ma inżynierów. To nie jest o 200% podstawowej wartości, czyli 5, bo to są 2 punkty. Czyli z 5 do 7, potem do 9, do 11. O! Ej, czy w ogóle o tym zapomniałem? Zwiększona efektywność działań partyzanckich, czyli rzadziej będą niszczone fabryki i takie tam, to się przyda. I można by zacząć szykować jakąś inwazję. Nie będę od razu jej wykonywał, oczywiście. To pokonać tylko Japonię. Podam tutaj lądowanie. Ile mam zbadanych technologii od inwazji? Jest tak 10, 40, czyli 50. To tutaj. Zapomniałem o tej, która jest normalnie, jeszcze dwie pozostałe są, dwie dodatkowe technologie. Tutaj będzie to 150, 275 i 425, ok. Ale ja chcę teraz... Chociaż nie będę potrzebował 59, spokojnie to wystarczy, żeby podbić Japonię. A właśnie, jeszcze raz, czy... Wystarczy tylko, żeby Japonia się poddała, bo tylko ona jest dużym państwem z pozostałych. Ruskie się poddały, Holandia się poddała, Japonia, więc w sumie nawet mogę bez czekania na TT. Teraz będę musiał zaczekać, aż się ta inwazja przygotuje. Okej. Okay. Wcześniej powinienem był to zrobić, to mógłbym, jak tylko te jednostki tam się pojawią, odpalić inwazję i zaraz podbić Japonię. Tam. Tam. Japońską Republikę Ludową, no. Republik. Okej. Okay. Niech już będą ci inżynierowie. To jest tanks. Okej. Odpal wszystko. Chcę po prostu, żeby tu się wszystko ogarnęło na pewno. Demokratyczna Republika Koreańska. Demokratyczna? No nie demokratyczna. Dobra. To tam Kim Il-sung rządzi. To 24 dywizje przypisane do 3 prowincji. Tutaj ulepszenie szpitala. Nieźle. Po podbiciu Rosji na... Wcześniej nie zwróciłem uwagi, ale podskoczyła... Podskoczyły zasoby ludzkie znacznie.
robię coś takiego. Linia odwrotu. Chodzi po prostu o to, żebym mógł przydzielić gdzieś te dywizje. Więc teraz górskich nie będę potrzebował, więc tam. No, nie mają za bardzo gór nawet chyba. Coś. Dobra, mają wzgórza. Ale w górskich chyba nie mam czołgów, więc lepiej, że piechotę tam wysłać. Okej, Chińska Republika Ludowa się poddała, wszyscy się poddali. O, jeszcze tutaj coś. 325 dywizji. Wszystkie dywizje te, trochę teraz zajmie, bo wszystkie muszą się wybrać. Wypisują się do tej linii odwrotu. Tylko jedna dywizja. Ja. To jest Menjiang Ludowy. No idź. O właśnie. Coś dla samolotów. Właśnie, żeby mógł przeprowadzić tutaj tę inwazję, będą potrzebne też samoloty. Przewaga powietrzna. No tu jest baza lotnicza? Dobra, zrobimy tak. Pokaż puste i według dystansu. Najbliżej we Władywostoku, ok. I poproszę 800 fighterów. Morza Japońskiego, przewaga w powietrzu. Jeszcze 15 dni do rozpoczęcia inwazji. Jeszcze jakieś 8 minut będzie ten odcinek trwał, może się wyrobię. Może 51 minut. Teraz idą gdzie indziej, chociaż. A raczej po zakończeniu tej wojny, podobnie jak z kampanią, jak z serią. Kampanią, dobra, kampanią, serią polskiego wujka sama, faszystowskich Stanów Zjednoczonych, seria zostanie wstrzymana. Lagi są odczuwalne. I już w tej chwili bardzo irytują, spowalniają nagrywanie. Rozpocznę jakąś kolejną serię, najprawdopodobniej na jakimś innym modzie. Nie takim, który tylko coś dodaje, ale bardziej zmienia grę. O, odpaliłem tę inwazję. No tak, bo kazałem odpalać wszystkie rozkazy, nie zwróciłem uwagi, że inwazję też odpalę. Ale dobra, najwyraźniej działa. Lądowali panowie, dobra. Więc poszło łatwiej niż przypuszczałem, co ja mówiłem. A, jest całkiem ciekawy mod zombie, aczkolwiek na chwilę obecną trochę za łatwe. Przynajmniej Polską, grałem też innymi państwami, to też dosyć łatwo było to przetrwać. Wysłałem twórcom moje sugestie, jakby to ulepszyć, gdyż sam myślałem nad swoim własnym modem o zombiakach, ale za dużo roboty to było jak dla mnie i po prostu mi się nie chciało. Może kiedyś do tego wrócę. Jest też kilka modów na współczesny świat. 2000, lata 2000 i takie tam. Jest mod Europa Iron, więc Iron Versalis. Nie, Iron. Universalis, Iron Versalis. Tak, dobra, Iron Versalis. Czyli osadzony Hearts of Iron 4 w czasach Europy Universalis 4, czyli połowa XV wieku, która się zaczyna. Aczkolwiek tam trochę brakuje technologii, jest ich mało ogólnie. To jest trochę uzasadnione, no bo jednak nie było za bardzo rozwoju technologicznego w tych czasach, nie tak jak w XX wieku.
Ale to mogłoby być po prostu na przykład zastąpione tym, że te technologie, które są, trwają dłużej. Ale że dłużej się je bada. No bo tak jak się gra w Europa Universalis, to co jakieś... Pomiędzy technologiami w danej dziedzinie jest 10 lat przerwy. Tutaj mogłoby zrobić na przykład tak, że co 4 lata jest technologia w jakiejś dziedzinie, ale zamiast tak jak tutaj jest po 200 dni na jedno badanie jest 400 albo 500. Ale też to wymagało zmian na przykład w prędkości jednostek, bo za szybko się przemieszczają jak na te czasy. Bo w Europie Universalis przejście z prowincji do prowincji zajmuje parę dni. Prawda, tam są większe prowincje, ale... Ale wiadomo o co chodzi. Po prostu nie jest to jakoś tak przeskalowane odpowiednio. Ale grało się całkiem przyjemnie. Nawet Polska ma swoje... Co ta? Duchy narodowe... Jakoś to nazywało się inaczej, nie pamiętam już w tej chwili. National Spirit. Regencja, bo bezkrólewie i takie tam minus 50% przyrostu mocy politycznej w połączeniu z wzięciem jakiegokolwiek celu narodowego, Polska nie ma już ani jednego stale przyrostu punktów politycznych, ale też mamy polską kawalerię plus 20% siły kawalerii. A propos, jak już mówię o kawalerii, to zauważyłem też, że nie ma tam w ogóle artylerii. Na pewno będzie dodane, będzie w późniejszych latach. Aczkolwiek no na początek to tak, że po prostu nie było wzięte pod uwagę, żeby ją dodać najwyraźniej rzeczy. Nie jest jeszcze w żaden sposób zaimplementowana artyleria. A powinna być. Nawet jeżeli niedostępna od początku, to żeby chociaż było widać, że te badania gdzieś tam są dostępne. Takie mają. Stolica. Dobra, mogę tutaj wysłać w sumie kolejne jednostki. Mają gdzieś problemy z zapasami tutaj. Się rozgadałem o tych modach, już mnie gardło zaczęło boleć. Miałem coś do picia, już mam. Niedobrze, niedobrze. Tak odcięte dywizje to nie jest dobrze. To zróbmy tak, odetnijmy te ich cztery. Przestańcie atakować. Gdzie są ci górnicy, co mieli iść? Tutaj. Okej, okay, tędy sobie przepłyną spoczko. Nie będę już przerywał tego odcinka, co za minutę byłby czas. Staram się tak utrzymać półgodzinne. Więc po prostu poczekam aż podbije to Japonię i dopiero zakończę odcinek. Teraz mam masę doków dowolnych. Nie, jeden dopiero. Dopiero się zaczęły budować. Tu będzie ciężki krążownik. Jakieś problemy z surowcami? Nie, już nawet chromu mi nie brakuje. Gumy nie muszę tyle importować. Okej. Ile tam Japonii do poddania się? Sporo. No ale jeszcze nie mam ich stolicy. Tutaj mi się porozdzielało to trochę wszystko. Ty jeden zaatakuj, a wy dwa udzielacie mu wsparcia.
sytuacja tutaj, odcięli ich trochę. Okej. Ty to już przyjmujesz. Idźcie tam, tylko gdzieś tam bardziej się przydacie. Nie zrobiłem żadnych planów ofensywnych. Coś takiego. Najważniejsze, żeby dostawali ten bonus do ataku. Wracając do ewentualnych następnych serii, możliwe, że teraz będzie parę dłuższych streamów, po prostu z takich modów właśnie, ich przeważnie gra jest szybsza. Znaczy w... jest, dobra. Takich... takimi modami gra jest przeważnie szybsza. Bo po prostu nie są one ukończone i w pewnym momencie się kończą jakieś wydarzenia i nie ma co robić za bardzo nawet, więc nie ma co potem takiej serii kontynuować. Znaczy serii. Właśnie dlatego nie robię serii, tylko streamy. Bo nie ma tylu rzeczy, co się nadawało na całą serię. Za mało tych dyków. Połowa z tego, albo trochę. Dobra, idziecie tam tak. Wy możecie zaatakować tutaj. Jak tam z wyposażeniem? No, już mam zapas nowoczesnych czołgów. Dobra, niech się robią. Już nie będę się bawił tą z produkcją, nie ma co teraz takiego znaczenia. Niech będzie. Znacznie przed czasem, ale... jeżeli kiedyś miałbym do tej serii wrócić, bo save'a trzymam, to się taka technologia na pewno przyda. To już tylko na marsz na stolicę będzie. Ile mają jeszcze dywizji? 13. Alusiu, alusiu. Tutaj od razu zaatakuję, żeby odciąć te. Wielka Brytania znowu wysyła 5 dywizji ponoć, a pewnie przyjdą znowu 2 albo 3. Toki, proszę więcej niszczycieli. No będzie ciekawie, jak ogarnę sobie te wszystkie tereny na stałe już. Jak to aktualnie ruch oporu wygląda? Tutaj ledwo. Bo nie ma żadnych miast już. Jest. A, jeszcze jest. A, bo jeszcze są te moje dywizje porozmieszczane przecież. Nic dziwnego, że nie ma za bardzo ruchu oporu. Ile taka jedna dywizja piechoty daje?
8 punktów, czyli 0,8%. A aktualnie policja daje 9,6, czyli niewiele więcej. Odpalamy ten plan. I to już powinien być upadek Japonii i wszystkich pozostałych państw Kominternu przy okazji. Ewentualnie mogę je sobie... O! A, tutaj coś mieli, nie zrobiłem frontu na to. Tak. Już nie muszą nawet tego z tym walczyć, ale żeby to chociaż powstrzymać tam. O, jedna dywizja z 5 obiecanych. Na stolicę. Jak ten progres poddania się? Jeszcze 25% podbić ich ziemi. Te miasteczka, stolica, starczą. Popraw relacje ze Związkiem Radzieckim. Najwyższa pora, nie? Koniec wojny. Okej, czyli właściwie cała Azja dla mnie. Bliski Wschód część, tutaj bardziej część europejska Bliskiego Wschodu. No. No i tutaj też część tych, jak to się nazywa? Indonezja? Chyba. Jak mówiłem, chyba nawet w tym odcinku jestem słaby z geografii. Dobra. Po kolei. Ruskich na pewno zgarniam sobie wszystko. Gdzie jest tej Cold States? Tutaj. Trochę to zajmie. A jakie światowe napięcie będzie po tym? Dobra. To była Rosja. Zakończę ten ruch, żeby tam po prostu miało i się mapa tu ustabilizowała, że tak powiem. Tutaj mogę już wybierać ręcznie. Nie wiem, czy Japonię przejmować, czy utworzyć na przykład marionetkę z tego. Chyba przejmę. Jak już zostało tak mało, to zgarniamy. O, tutaj były te Włochy. Dobra, bierzemy to. Take all. All. Take all. Za mało punktów mam. Dobra. A, muszę... Nawet, żeby dostać znowu punkty i dopiero mogę wziąć. Okej. Okay. Teraz jeszcze będzie pewnie chwila lagu, żeby się zaliczyły te efekty. No, dosyć szybko poszło. Także światowa superpotęga, Polska Republika Ludowa. 46. No, ten ruch oporu zaraz zniknie. No, także to by było wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali tę serię. Jeżeli się podobało, dajcie lajka. Ewentualnie subskrybujcie, jeżeli bardziej się podobało i chcielibyście obejrzeć więcej. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim i do usłyszenia następnym razem już w następnej serii najprawdopodobniej lub na jakimś streamie, jak mówiłem.